Do tej pory telefony Apple przypominały mi przygrube plastikowe zabawki. iPhone 6, bo on jest dziś naszym bohaterem, już na pierwszy rzut oka wygląda elitarnie. Smukły, zaledwie 6-9 mm, chłodne aluminium płynnie przechodzące w szkło, 129 gramów i świetna ergonomia. Do dziwnych plastikowych wstawek można się przyzwyczaić, w końcu są z tyłu. Telefon wreszcie urósł do 4,7 cala, więc siłą rzeczy przycisk blokowania przeniósł się na prawy bok. Jest wygodnie. Jedną ręką ciężko sięgnąć tylko do przełącznika wyciszania. Poza tym rozmiar w końcu jest optymalny. Generalnie iPhone przestał być dzieckiem. Szkoda tylko, że Jonathan Ive, stawiam na niego, uznał, że szóstka za wszelką cenę musi być symetryczna. Jeśli by ścieśnić górę z 1 i 2 megapikselową kamerą do selfie i FaceTime'a, telefon byłby jeszcze bardziej poręczny. Tutaj pasuje oczywiście tylko karta nano SIM. O karcie pamięci, również oczywiście, nie ma mowy. Do dyspozycji mamy warianty 16, 64 i 128 GB. W testowanej przeze mnie wersji 64 GB mogłem wykorzystać 59 GB przestrzeni dyskowej. Ten ekran to dowód na to, że pogoń za pikselami na cal jest bez sensu. Obok tej matrycy 1334x750 pikseli położyłem telefon Full HD i na obu uruchomiłem ten sam materiał. I na obu było tak samo świetnie. Na marketing o Retinie też się nie dam złapać. Po prostu, we flagowych telefonach są znakomite ekrany. I kropka. Fajne to jest. Z jednej strony gadżet, a z drugiej oszczędność czasu. Przykładamy palec i po sekundzie mamy dostęp. Przykładamy palec i nie musimy szukać hasła do App Store. Touch ID da się schakować, ale z drugiej strony trzymanie danych tak ważnych, by opłacało się je kraść, na urządzeniu z natury mobilnym jest mocno ryzykowne. Ale do płatności po wcześniejszym ustaleniu limitów też byłoby to wygodne. No ale na to poza USA jeszcze trochę poczekamy. Swojej miłości do interfejsu użytkownika nie przerwą dotychczasowi użytkownicy iPhone'ów, ale mnie nie przekonał. Nic nie poradzę na to, że brakuje mi widgetów, kwestia przyzwyczajenia. Chociaż w sumie mamy widget ostatnich kontaktów, a ściągając w dół belkę mamy asystentkę, która poda nam aktualną pogodę, prognozę, dzisiejszy kalendarz i plany na jutro oraz kiedy zadzwoni buzik. No i mamy powiadomienia! Ja tam nie mam nic przeciwko inspiracjom, a ta funkcjonalność akurat w Androidzie spisuje się świetnie. No i mamy aplikację Zdrowie. Potencjalnych funkcjonalności jest sporo, ale myślę, że urządzenia ubieralne, które je obsłużą, są w laboratoriach lub nawet na deskach kreślarskich. Kiedy już powstaną, i urządzenia staną się olbrzymim, zdrowotnym hubem. Ja testowałem krokomierz i licznik schodów, które dzięki funkcjonalności procesora nie powiększają wcale zużycia energii. A, procesor. Dwa rdzenie po 1,4 GHz, gigabajt RAMu i zaledwie 2000 punktów w 3D Marku mniej niż Xperia Z3 Compact. Taka specyfikacja Androida umieściłaby na średniej półce. A tu? Tu po prostu wszystko działa. Nie trzeba nawet wyłączać aplikacji, chociaż na upartego można. Aparat, który niestety wygląda jak doklejony na taśmie montażowej, jest ponoć najlepszy w smartfonach. Dla mnie zdjęcia mogą być bardzo ładne, ładne lub brzydkie. iPhone faktycznie robi to bardzo ładne. Ale bardziej podoba mi się na przykład slow motion w HD w 240 klatkach na sekundę. To jest poziom profesjonalnych kamer. I najbardziej intuicyjna obsługa aparatu fotograficznego, jaką widziałem w smartfonie. Gorzej z konsumpcją zewnętrznych mediów. iPhone wciąż preferuje swoje formaty i trzeba się do tego przyzwyczaić. A, jeszcze muzyka. Ale czy można powiedzieć cokolwiek złego o warstwie muzycznej rozszerzonego iPoda? Szkoda tylko, żeby wrzucić muzykę na telefon, wciąż trzeba kombinować, albo użyć iTunes. No i nie ma radia FM. Lepsza mogłaby być bateria, ale w sumie w dzisiejszych czasach, jeśli przy powrocie do domu, telefon jeszcze działa. To jest dobrze. iPhone 6 to telefon znakomity, ale dla specyficznego kręgu odbiorców. Tak naprawdę to, jakie wybierzemy telefony, zdefiniowaliśmy kupując sobie stacjonarne komputery bądź laptopy. iPhone 6 to dla mnie kompletna rewolucja. Nie tylko ze względu na to, że optymalny rozmiar słuchawki nagle stał się większy. Przyznam wam szczerze, że cieszę się, że nie korzystam z Apple'a, bo musiałbym zastanowić się poważnie, skąd wziąć na niego pieniądze.